Okej, siemano wam wszystkim, witam serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest jak widzicie pierwszy odcinek naszej serii Zagrajmy w Amazing Spider-Man 2, lub jak to woli niesamowity Spider-Man 2. Co mogę opowiedzieć o samej grze? Jest to kontynuacja oczywiście drugiej części gry, co prawda jak wiecie, albo jeszcze jak ktoś nie wie, może jak ktoś nie oglądał na przykład Spider-Mana niesamowitego, to pierwsza część gry właśnie w ogóle nie była jakby powiązana z filmami. Właśnie to jest fajny system moim zdaniem, bo dało to twórcom jakby furtki do innych rozgałęzień fabularnych, przez co na przykład tutaj będzie opowiedziana całkiem inna historia niż w filmie, co mi się będzie w sumie podobało chyba, zobaczymy zresztą. Gram na PC-cie z ustawionym padem od Play'a 3, jak możecie się domyśleć. Bo zazwyczaj gram na PC-cie na padzie. Takie tam już przyzwyczajenie z konsoli. I grałem sobie już chwileczkę w sumie i powiem wam szczerze, że no zajebiście się zapowiada. Tylko że z tego co mi wiadomo, gra jest bardzo krótka, bo bodajże 3-4 godziny można przejść gierkę, także no kurde, może być lipa. Wiem, że niesamowity Spider-Man 1, kiedy go nagrywałem jeszcze z Play'a 3, to już jakiś czas temu, dawno, dawno temu, jeszcze gdy nagrywałem go bez komentarza głosowego, przypadł wam do gustu jakieś tam dosyć większe, może nie rekordy, ale popularność i liczbę wyświetleń pobijał w tych czasach bardziej niż reszta filmów, no ale zobaczymy jak to wyjdzie z tą częścią. W każdym razie ja już myślę, że bez przedłużania możemy zaczynać. Wiecie co, tutaj sobie wybierzmy poziom trudności. Gra jest oczywiście w całości po angielsku, nie ma żadnego spolszczenia na żadnej platformie, więc no jakoś będziemy musieli sobie poradzić z tym. No ale dobra, myślę, że gramy oczywiście na bohaterze, tutaj nie ma, czyli na normalu, tutaj nie ma żadnych rozmyśleń zbyt długich. Zobaczymy jak to się tutaj pozmieniało w porównaniu do pierwszej części, bo wiem, że pierwsza część mi się zajebiście podobała, a też byłem ostatnio w kinie na drugiej części filmu i a o tym zaraz, na razie przejdźmy do gry. Not my problem. No, czyli tu jest taki motyw trochę wyciągnięty praktycznie z pierwszej części tutaj, gdzie będziemy gonić zabójcę wujka Bena. Powiem wam szczerze, że no graficznie nie rozpierdala jakoś gałek oczodołów i w ogóle dupy nie miażdży. Tutaj nie ma co ukrywać, no nie jest to jakiś majstersztyk totalny, nie jest to kurde Battlefield 4 na grafice gwałt 5000. No ale... Cóż... O kurde, musimy się już zaczynać uczyć sterowania, zbyt dużo rzeczy się na ekranie dzieje moim zdaniem. To wszystko powinno być trochę minimalistycznie zrobione. Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything. A world where my parents disappeared. Where a genetically modified spider bite turned me into something new. But now, Uncle Ben was gone. For his memory, for Aunt May, to make up for not stopping his killer when I should have, I had to become a man. Spider-Man. And I've done some good. Put away a lot of bad guys.
but I haven't found the man who killed Uncle Ben. Just one more empty space in a life full of them. Czyli konkretnie się przeniesiemy w czasie, że jesteśmy Spider-Manem. W ogóle w jedynce, w grze to było praktycznie tak, że było to teoretycznie po dwójce, bo w filmie, bo tam walczyliśmy właśnie z, wiecie, z ekipą Green Goblina i te sprawy. A tutaj zobaczymy, jak to się rozwinie. Widzę, że są jakieś spadki FPS-ów, coś mi się kurwa nie podoba. I to jakieś takie konkretniejsze, z 30 na 20. Nie wiem, co jest grane. I nie podoba mi się to. I'll never stop looking for Uncle Ben's killer. Never. O kurde, dobra, lecimy. Jest akcja konkretniejsza. Będę musiał chyba grafikę zmienić czy coś. Jak mam latać? O kurde, dobra. Dobra, wiecie co, ja sobie muszę to zmienić, bo po prostu nie jestem godzien grać na takiej grafice. Nie wiem, co się kurwa dzieje, czemu mi tak FPS-y spadają. Ale w każdym bądź razie zaraz wracamy do gry. Okej, dobra, jesteśmy już z powrotem. Pozmieniałem troszeczkę ustawień graficznych mam nadzieję, że wyjdzie to na dobre grze, bo kurde, powiem wam szczerze, że pod względem optymalizacji po pierwszych chyba 15 minutach styczności z tą grą to kurwa stwierdzam, że optymalizacja w tej grze to jest niezłe gówno. Ale dobra. We have a robbery suspect fleeing on foot. Male, Caucasian, blonde hair, sunglasses. That fits the description of the guy who shot Uncle Ben. Check it out. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce jeszcze, ale na razie w ogóle to, co mnie wkurwia, to to, że jest ograniczenie 30 FPS w grze. Nie wiem. Jak widzicie, mi kurwa klatki lecą konkretnie. Mimo tego, że ustawienia są na normalu, gdzie kurwa mój sprzęt powinien odpalać te gry na Amazing. 4 Spider-Many powinien odpalać. I set this gig up. That makes me the boss and you the hired help. So shut up and put some effort into it. Dobra, musimy znaleźć naszego ziomeczka. O Jezus Maria, muszę mu fotę strzelić. Jebut. Sweet focia na face'a siądzie. Jak mam to zrobić? Gdzie mam zlokalizować to zagrożenie? Za mną? Nie? Gdzie? Gdzie? Gdzie to zagrożenie jest? Tam nie, co wy? Tam też nie. Tam. A, to mi leci, dobra. Nie spodziewałem się, że takie jebnięcia tu się będą działy. Ta babka, ja ją kojarzę. Kto to jest? Czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Trójkątem się robi dodge, dobrze, to już wiemy. Czyli unikamy trójkątem, super fajnie, zajebiście. Mogę wiedzieć, którym atakować. Cały czas mam trójkątem walczyć. Dobra. Walka jest w sumie... To jest praktycznie, powiem wam szczerze, taki... miks walki z Batmana, Arkham Asylum i w ogóle z tych wszystkich trzech Arkhamów. Taki miks z w sumie, nie wiem, czy to jest praktycznie taka sama walka jak w Batmanie, no tak samo było w jedynce. Ciągnij, że szkichę. You have other options in life? I'm really sure you do.
Come on, get me down from here! Quiet. Let me see your hands. See? Huh. It's your lucky night. You're not the guy I'm after. Unless you had a tattoo removed. No, man. I'm afraid of needles. And heights. So how about let me down, huh? Relax, you're fine. What? Until the webbing dissolves. But, you know, the cops will find you by then. Please, what Probably. Do you want? Maybe I can help you find who you're looking for. Just put me on the ground, yeah? I guess the jails all have the same fashion magazines, because there sure are a lot of criminals who look like you. Huh? I'm trying to find this one. Yeah, I seen that guy. Oh. He sells guns to my boss, Herman Schultz. Lying will not improve my move. Yeah, I swear, Mr. Schultz is doing a deal right now. I don't know if it's with him, but he's buying enough firepower to take on an army, man. Army? Which army? The Russians, man. They arm up, we arm up. Scary times, man. You gotta be ready for anything, you know what I'm talking about? Tell me where to find Schultz, okay? Maybe I'll upgrade your accommodations to a fire hydrant. Yeah. What do you say? That's pretty good. Huh? Got a deal? Co on nam ma powiedzieć, gdzie on jest? No na pewno się nie sprzeda. Dobra, lecimy. Kurwa mać, nie, mnie to dobija. 20 FPS-ów mam. Ustawię sobie na minimalne i będę miał to samo. Nie, ja tego nie dzierżę. Nie dzierżę tej grafiki w tej grze. Jak tak ma być dalej, to ja... Nie wiem, będę musiał sobie obczaić do następnego odcinka, wiecie co? Co tam jeszcze mogę pozmieniać w tej grafice, bo to naprawdę jest... Gotta head to that construction site if I'm gonna find this Herman Schultz guy. Bardzo dołujące. W sumie wy nie będziecie może jakoś tak specjalnie widzieć tych spadków FPS-ów, bo co prawda na YouTubie jest limit tych 30 FPS-ów, tak? Ale no kurde, no... Ja mam 20 FPS-ów na ustawieniach normalnych. Na GTX 670-ce. Snap! Now that the cops crack down, every crew in the city's running low on guns. This'll give us a hell of an advantage. You mean us? Surrender the guns and maybe you live. Come get them, punks! How about I take the guns? I don't think you guys are qualified to use them responsibly. To jakiś Ruski. Ściągamy Rusków? Wow. Dobra, rozwalmy ich. Trzeba ich rozgrzmić i rozwalić te, znaczy zabezpieczyć te skrzynki z brońmi, żeby się sobie krzywdy nie narobili. Okej. Dobrze. Następne dwa są tam. O Jezus, widzieliście to? Ile mi FPS-ów nagle skoczyło? Ja pierdzielę. Że jest 30 FPS-ów. No kurwa, było przed chwilą 15. No to lecimy po następnego. Dobrze przyjęli, kurde. To my go mamy pierwszego znaleźć. Jest świetnie. A ten co to, jakiś Alfons? Your goon said you were ugly, but whoa! He was being charitable.
Think you can take me, huh, freak? Well, I'm not gonna make it easy for you. Oh, come on! All your friends did! You just bought yourself a ticket to hell! Oh no! I'm so scared! To quick time'ów jest tyle, że masakra. Ja się zaczynam w sobie gubić. To szybko go strasznie zjechaliśmy, no nie mówię nic. Długo się nie pobawił ze Spidey'em. I'm begging you, man. Look, don't kill me like the others. We can make a deal. Others? Yeah, I've got money, guns. Just tell me what you need, huh? I hear you do business with this guy. Sure. What do you want to know? Huh? O kurde. Prawie jak RPG. Powiedz mi, kto nosi takie tatuaże? The tattoo. What does it mean? It's a gang thing. There aren't any gangs using that symbol. Only a few people have it. Means he's a specialist. A guy who can get you anything you want for the right price. And he'll kill anyone who gets in his way, huh? Yeah. I already knew that. Why can't you and the Russians play nice? Huh? Are you kidding? After what they've been doing to our people, then my guys feel like they have to escalate. You know, it's bad for business. But what are you gonna do, huh? Stop it, and you're gonna tell me how. I'm not sure you can. You ask me, it's gonna get a lot worse before it gets better, huh? Dobra, kończymy tą konwersację. Look for a gun dealer in Alphabet City. Okay, he goes by Carradine. I think I got his latest number here in my phone. Wait, don't! Oje, baniuszki, bombę jakąś miał. Stupid! I was so desperate for answers, I let him play me like an amateur! Jeszcze nam zwiał. No nie. Tak być nie może. Trzeba znaleźć tego, kurde, Schulza. Ale dobra, wiecie co? Ja myślę, że będziemy go łapać. O kurde, jeszcze upgrade'ów. Chuj będzie. Open phone menu. Upgrade'y nas interesują. Co tu jest? Sieci, spider sense, web rush, web przyciągnięcie, rzucanie. O kurwa. Spider. Aha, mamy 1250, więc nie zaszalejemy, możemy sobie tylko Spider Sense zwiększyć. No i to tyle. Stroje, ciekawe czy będą jeszcze jakieś ciekawe, inne, fajniejsze, zajebiściejsze. Drugi level mamy, jak wygląda mapa? Jedno... O kurwa, jakaś mniejsza jest. Widzisz, w jedynce. Dobra, na open worldzie praktycznie to mi kurwa klatki tak lecą, że mnie oczy bolą. Także muszę to jakoś zmienić, nie wiem. Okay, how hard can this be? It's a cell tower. It's gonna be high up and pointy. No ale dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj zakończę ten odcinek. W każdym bądź razie, w następnym odcinku będziemy tego Schulza jeszcze szukać, łapać i w ogóle gwałcić. Tylko ja muszę sobie coś faktycznie z tym grą porobić, bo ja nie ogarniam po prostu co to się dzieje. Jak może być 20 FPS-ów, że to moje oczy są pokalane i proszą o pomstę do nieba i w ogóle. Także co, wiecie co, ja się z wami tak w takim układzie pożegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam do następnych odcinków i cześć wam wszystkim.